Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o roku 1846. A tak po kolei? Najpierw przyjrzymy się planom wywołania powstania Trójzaborowego. Potem spróbujemy zrozumieć, dlaczego to powstanie nie wybuchło. Następnie omówię próby powstańcze, które miały miejsce owego roku zimą w różnych miejscach kraju. Czwarty punkt naszego dzisiejszego spotkania to powstanie krakowskie. Potem pochylimy się nad tragedią rabacji galicyjskiej, a na koniec omówię skutki i znaczenie wydarzeń z roku 1846. Decyzja o tym, aby w 1846 roku wywołać powstanie, zapadła wiosną 1835 roku w Poznaniu. Za tą decyzją był Edward Dębowski, oraz młodzi radykałowie. Przeciwko tej decyzji był Tomasz Malinowski, przedstawiciel centralizacji. W naradzie brał udział również Wiktor Helman, z Centralizacji Wersalskiej i Ludwik Mierosławski. To Mierosławski przesądził o tym, że zapadła wtedy decyzja, do której parni młodzi radykałowie z Edwardem Dębowskim na czele, że w następnym roku ma wybuchnąć powstanie. Później Mierosławski tak tłumaczył okoliczności podjęcia tej decyzji. Cytuję. Po najrozważniejszej askultacji gorętszych związków postanowiliśmy, jakie nie bądź powstanie na rok następny, jako heroiczny, lecz jedyny ratunek od wieczystego zamrożenia pokoleń w kołyskach szlacheckich i Sybirach zaborów. Dlaczego podjęto wtedy decyzję, aby rozpocząć powstanie, mimo że decyzja nie była podjęta jednomyślnie, mimo że było wiele argumentów, aby poczekać? Z kolejnym zrywem zbrojnym. Najczęściej się wskazuje na trzy motywy, które kierowały tymi, którzy za tą decyzją głosowali. Argument pierwszy obawa, że dojdzie do rewolty społecznej. Świadomość tego, że nastroje na wsi galicyjskiej czy na wsi w Zaworze Rosyjskim są coraz gorsze, że chłopi mają coraz bardziej dosyć ucisku pańszczyźnianego, że jeżeli szybko nie wybuchnie powstanie, Chłopi sami się zbuntują przeciwko sytuacji społecznej, ten bunt chłopski zostanie szybko stłumiony i nadzieje demokratów na wielkie powstanie ludowe zostaną zlikwidowane na dziesięciolecia. Drugi powód to obawa, że szlachta odda chłopom ziemię na własność, uwłaszczy chłopów. Par do tego czartoryski. Parła do tego znaczna część ziemiaństwa w Galicji. Dlaczego to rozwiązanie? Budziło lęk demokratów. Bali się bowiem, że jeżeli chłopi zostaną ziemię na własność z szlacheckich, nie będą mieli argumentu, aby porwać masy chłopskie do narodowego zrywu. Był jeszcze powód trzeci mianowicie lęk, że jak nie zostanie podjęta decyzja o wybuchu powstania, to młodzi radykałowie mogą zacząć powstanie samodzielnie, nie oglądając się na swoich przełożonych zwierzchników. I że takie powstanie szybko stłumione pogrzebie szansę na wielki trójzaborowy zryw. Decyzja więc o powstaniu zapadła mniej więcej 10 miesięcy przed rozpoczęciem walki. Działacze TDP, którzy tak krytykowali powstanie listopadowe, starali się wyciągnąć wnioski z klęski tamtego zrywu, a więc z góry był wyznaczony naczelny wódz. Tym naczelnym wodzem miał być Ludwik Mierosławski. Młody człowiek, który był świetnym mówcą, był niezłym teoretykiem wojskowości, świadczył o tym jego dzieje poseli listopadowego, świetne studium historii militarnej tego powstania, ale miał zerowe doświadczenie dowódcze. Miał zaledwie 32 lata, brał udział tylko w jednej wojnie, to było poseli listopadowe, ale wtedy, kiedy ono wybuchło, miał lat 16, a kiedy powstanie listopadowe upadło, miał zaledwie lat 17. Brał w nim udział. Najpierw jako jeden z najmłodszych podoficerów, a potem jako podporucznik. Ludwik Mierosławski miał być naczelnym wodzem. Ustalono skład rządu narodowego, który miał przejąć władzę nad powstańczą Polską i miał się ukonstytuować w Krakowie. Będę jeszcze o tym za chwilę mówił dokładniej. Napisano wcześniej tekst manifestu, który miał być ogłoszony. Ludwik Mierosławski. Przygotował również plan kampanii wojennej. Historyk, Marian Kukiel, tak opisywał powstańcze plany Ludika Mirosławskiego. Plan powstania przewidywał wystąpienie naraz we wszystkich trzech zaborach i wyłonienie wszędzie mas zbrojnego ludu, owładnięcie jednym zamachem Poznańskiego, gdzie nie spodziewano się poważnego przeciwdziałania, oraz Galicji, gdzie liczono na bunty wojskowe i na życzliwy stosunek pułków węgierskich. Traktował to Mierosławskie jako operację wstępną, przygrywkę do właściwej wojny rewolucyjnej. Improwizowane armie pierwszego naboru ruszyć miały z Poznańskiego i Galicji, a boczne korpusy z Pomorza i Prus Wschodnich oraz z Wołynia z ruchem dośrodkowym ku Środkowej Wiśle. Nieukończona jeszcze forteca Iwanogrodu, dzisiejszy Demlin, miała być pierwszym przedmiotem działań. Siły drugiego naboru miały teraz osłaniać strony Prus w zaborze rosyjskim wszystko miało wiązać nieprzyjaciela. W drugiej fazie główne siły polskie, zebrane w królestwie, miały, wymijając obronne ośrodki przeciwnika, przejść aż do Dźwiny i Dniepru. Historyk Marian Zgórniak tak ocenił powstańcze plany Ludwika Mierosławskiego: Cytuję: Oczywiście, plan utworzenia regularnej armii, uzbrojonej co najwyżej w kosy i strzelby myśliwskie, która miała wystąpić przeciw doskonale wyposażonym. Przeważającym liczebnie wojskom trzech mocarstw rozbiorowych, był całkowicie nierealny. Pomimo to został przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie przyjęty z aplauzem. Historyk nie ma wątpliwości, że to się nie mogło udać. A jednak władze TDP uznały, że to dobry program na planowane powstanie. Termin powstania ustalono na tzw. ostatki. Na noc 21 na 22 lutego 1836 roku. Ostatki, czyli ostatni dzień karnawału. To był niezły pomysł. Wiadomo, że wtedy hucznie się bawiono w ten ostatni dzień karnawału. Z jednej strony więc można było skoncentrować oddziały i nie budziło to niczyjego niepokoju, nie zwraca uwagi, bo wszyscy się wtedy przemieszczali na najróżniejsze bale. Po drugie, można było liczyć na osłabioną alkoholem czujność przeciwnika, który też świętował często ostatki, będzie ułatwieniem dla rozpoczęcia w tym niezwykłym dniu insurekcji. Był więc naczelny wódz, był więc rząd, manifest, plan polityczny i plan militarny, a jednak powstanie nie wybuchło. Dlaczego? W grudniu. 1835 roku. Mierosławski opuścił Paryż i 31 przybył do Poznania. Aby tu osobiście doglądać ostatnich przygotowań przed planowanym zrywem. Mimo że Adam Jerzy Czartoryski zadeklarował przystąpienie do tego powstania, jak później tłumaczył, nie wyobrażał sobie, że w momencie, kiedy zaczyna się walka o wolną Polskę może stać z boku. Że nie wyobrażał sobie, że szlachta może się nie przyłączyć do powstania, narażając się na zarzut zdrady ze strony zbuntowanych chłopów. Ale byli tacy, którzy wbrew stanowisku czatorskiemu uważali powstanie za szaleństwo i byli jego zdecydowanymi przeciwnikami. Tak zdecydowanymi, że nie wahali się zadenuncjować spiskowców, aby tylko uchronić kraj. Od kolejnego zrywu zbrojnego. W Wielkopolsce tak postąpił hrabia Henryk Poniński, a w Galicji książę Władysław Sanguszko. Dzięki denuncjacji Ponińskiego, prusacy aresztowali Mierosławskiego. Mierosławski okazał się beznadziejnym konspiratorem. Znaleziono przy nim wykazy spiskowców. Bardzo szybko aresztowano 70 najważniejszych działaczy spiskowych w Wielkopolsce. Spisek w Wielkopolsce został rozbity. Podobna sytuacja miała miejsce we Lwowie, gdzie ujęto 35 spiskowców. Aresztowań nie było w Krakowie. Być może dlatego, że cyniczni Austriacy czekali na wybuch powstania, aby mieć pretekst do likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej. Tak więc nie zaczęła się jeszcze walka, a lider przyszłego powstania jest uwięziony. A bardzo wielu działaczy spiskowych zostało uwięzionych. Już mówiłem, że wcześniej ustalono skład rządu narodowego. W skład rządu mieli wejść Karol Liebelt, intelektualista, filozof, mieszczanin. Była to w historii Polski sytuacja nowa, że oto na czele rządu miał stać ktoś spoza stanu Szlacheckiego. Poza prezesem w skład rządu narodowego mieli wejść Ludwik Gorzkowski z Krakowa, były adiunkt Uniwersytetu, przywódca miejscowej konspiracji, Jan Tysowski jako przedstawiciel Galicji oraz Jan Alkiato i Wiktor Heltman z centralizacji wersalskiej. 18 lutego zeszli się w Krakowie obecni tam członkowie przyszłego rządu narodowego Alkiato, Gorzkowski i Tysowski. Wiedzieli już o tym, co się wydarzyło w Poznańskim, wiedzieli już o aresztowaniu Jarosławskiego, o aresztowaniach, o rozbiciu spisku. Jalkiatto to zadecydował, jako przedstawiciel centralizacji TDP, że powstanie jest odwołane. Zaraz potem opuścił pośpiesznie Kraku. Po drodze spotkał Heltmana, którego zawrócił z drogi, mówiąc o tym, że powstanie zostało odwołane. A jednak, w wielu miejscach doszło do powstańczych prób. Dlaczego? Dlatego, że ta wiadomość o odwołaniu powstania nie dotarła do wszystkich. Ale również dlatego, że byli tacy, którzy jej się nie podporządkowali i mimo decyzji podjętej o odwołaniu powstania sięgnęli za broń, aby walczyć z naborcami o wolną Polskę. Sam Malkiat to. Potem stanął przed sądem koleżeńskim TDP, oskarżony o tchórzostwo i zdradę. W jego bowiem pośpiesznym wyjeździe opatrywano przyczyny wielu nieszczęść. Gdyby bowiem Alkiato został w Krakowie, dopilnował, aby rzeczywiście ta jego decyzja o odwołaniu powstania weszła w życie, być może wiele nieszczęść, które wydarzyły się później, nie miałoby miejsca ale stało się inaczej. Opowiem teraz o tych ważniejszych próbach powstańczych, które jednak nastąpiły. Zaczniemy od zaboru Pruskiego. Florian Cejnowa zgromadził liczące około 100 ludzi oddział, który miał zaatakować koszary pruskie w Starogardzie Gdańskim. Atak miał nastąpić zgodnie z planowanym terminem powstania w nocy 21-22 lutego. Kiedy jednak was zorientował się, że Prusacy zostali uprzedzeni, że się dobrze przygotowali do obrony miasta, uznał, że mając tak niewielu ludzi, tak kiepsko uzbrojonych, bez atutu zaskoczenia, a tak byłby szaleństwem i podjął decyzję o rozwiązaniu oddziału. Sam próbował się ukryć, wysłano za nim list gończy... 6 marca został aresztowany i uwięziony. Próbę uwolnienia uwięzionych przywódców powstania, Karola Liberta, Ludwika Mirosławskiego i wielu innych, którzy byli osadzeni w Poznańskiej Cytadeli, podjęto 4 marca. Oddział skórnika pod dowództwem leśniczego Hipolita Trąbczyńskiego, wsparty przez rewolucyjnie nastawioną biedotę Poznania. Miał zaatakować Cytadelę i uwolnić przywódcę. Władze pruskie, dzięki konfidentom, dowiedziały się o planowanej akcji i zatrzymały powstańców i rozbiły na moście Chwaliszewski. Inna grupa powstańców pod dowództwem Macieja Palacza opanowała Górczyn i oczekiwała tu na hasło ataku na Poznań. Rozkaz jednak nigdy nie nadszedł. A powstańcy aresztowani zostali rozbrojeni przez wojska pruskie. Do prób powstańczych doszło również zaborze rosyjskie. Nieświadomy, że powstanie zostało odwołane, Pantaleon Potocki razem z grupką kilkunastu spiskowców przystąpił do działań w siedlcach. Najpierw opanował w odwach, zabijając jednego żandarmu i raniąc pięciu. Następnie wkroczył na odbywający się w resursie kupieckiej bal karnawałowy, w którym uczestniczył m.in. prezydent Siedlec i naczelnik powiatu. Potocki bezskutecznie nawołał obecnych do powstania. Widząc fiasko rozpoczętej przez siebie powstańczej akcji, rozpuścił swój niewielki oddział i próbował uciec za granicę. Niestety został aresztowany. On, jak jego współpracownicy, trafił do warszawskiej Cytadeli. A potem został skazany na karę śmierci. Został powieszony 17 marca 1836 roku o godzinie 15 na Targu Miejskim. Próbę powstańczą podjęto również w okolicach Miechowa. Uformował się tam 200-osobowy oddział powstańczy, który widząc, że jest jedyną taką grupą w najbliższej okolicy, zdecydował się na marsz do pobliskiej Rzeczpospolitej Krakowskiej i tam dołączył do walczących oddziałów. Najwięcej prób powstańczych miało miejsce w zaborze austriackim. Najbardziej znaną próbą powstańczą podjęto wówczas było tzw. Powstanie Chochołowskie. Oto 21 lutego górale ze wsi Chochołów cichego Dzianisza i Witowa, pod wodzą miejscowego nauczyciela organist Jana Kantego Andrusiekiewicza oraz miejscowego księdza Józefa Kmietowicza rozpoczęli powstanie. Najpierw zdobyli postronek straży finansowej w Chochołowie, gdzie znaleźli broń. Następnie panowali komorem celną w niedalekiej suchej górze, zniszczyli słupy graniczne i porąbali cesarskiego orła. Następnie zdobyli podstępem posterunek Straży Skarbowej w Witowie. Oraz jeszcze tej samej nocy zarekwirowali broń z nadleśnic w Witowie i Kościelisku. Zaczęło się więc, jak widzimy, od kilku sukcesów. Jednak wkrótce. Powstanie upadło. Przeciwko powstańcom wystąpiły okoliczne miejscowości, przede wszystkim Górależ Czarnego Dunajca, podburzeni przez władze austriackie. Ponad 100 powstańców uwięziono. Powstanie Chochołowskie jest pewnie najbardziej znaną próbą powstańczą w Zaborze Austriackim, ale największą taką próbą było wydarzenie nazwane przez Mariana Kukiela. Powstaniem Tarnowskim. Plan przewidywał zgromadzenie powstańczych oddziałów wokół Tarnowa i uderzenie na miasto. Przyspieszono jego wybuch, widząc działalność austriackich agentów na wsi, widząc, że Austriacy podburzają chłopów przeciwko powstańcom. Zdecydowano się zacząć walkę 18 lutego. W wielu punktach ogłoszono wtedy powstanie i zniesienie pańszczyzny. Wzywano chłopów do udziału. Byli też tacy, którzy się przyłączali do powstańczych oddziałów. Zebrało się kilka powstańczych partii, które ruszyły w kierunku na Tarnów. Po drodze część z tych oddziałów napotykała wrogo nastawione i uzbrojone gromady chłopskie. Do tego dołączyły się trudne warunki atmosferyczne, była surowa zima. Gęsty śnieg, zamieć. Były takie grupy powstańców, które w tych warunkach, maszerując nocy, zabłądziły. Były takie oddziały powstańcze, które nie były w stanie się przedrzeć przez yy, zwały śniegu. Ostatecznie tylko jeden większy oddział, sformowany w powiecie Dąbrowskim przez Henryka Rogalińskiego i Michała Sroczyńskiego, dotarł na wyznaczone miejsce. Major Leon Czechowski, który miał dowodzić atakiem na targ, uznał, że w tej sytuacji nie ma szans na skuteczną akcję. I odwołał natarcie. Akcja zakończyła się bez wystrzału. Wracający pojedynczo i grupami z nieudanej wyprawy zostali przeważnie zmasakrowani przez bandy chłopskie. Już to w drodze, już to po dworach, albo też z reguły ciężko zbici, dostarczeni żywcem do Tarnowa. Co ciekawe, jak pisze Marian Kukiel. Rzadko tylko decydowali się powstańcy na użycie broni przeciw chłopom. A słowa najwymowniejsze były daremne. Widzimy tragedię tych ludzi. Chcieli dać chłopom wolność. Byli przez tych chłopów zabijani, wydawani Austriakom. Będziemy jeszcze o tym mówić nieco później, jak będę mówił o rabacji galicyjskiej. Takim rejonem Galicji, gdzie też podjęto próby powstańcze. Były okolice Sanoka i Krosna. I tak oddział Feliksa Urbańskiego, sformowany w jego dworze w komborni, który miał uderzyć na jasno, został przez chłopów rozbrojony. Majorierzy Bułcharyn, który wędrował od przełęczy Łupkowski w kierunku Sanoka, atakowany przez chłopskie oddziały. W obliczu osamotnienia wycofał się na Węgry. Franciszek Wolański, który miał uderzyć na jasło, widząc daremność planowanej akcji, rozformował oddział i w przebraniu próbował uciec na Węgry. Józef Kapuściński, przygotowujący akcję powstańczą w okręgu Plizno, kierował atakiem na starosta austriackiego, ujęty przez Austriaków. Został potem skazany na karę śmierci i wraz z innym przywódcą niedoszłego powstania, Tofilem Wiśniowskim, został powieszony na górze stracenia 31 lipca 1847 roku. Jedynym miejscem, gdzie powstańcy odnieśli pewien sukces, jedynym fragmentem Polski wyzwolonym na dłużej. Na kilka dni, przez powstańców w tym roku 1836. Był Kraków. Dlaczego w Krakowie doszło do powstania? Ja już mówiłem o tym, że Alkiat odwołał powstanie i natychmiast wyjechał. Jednakże już godzinę po jego wyjeździe Tycowski i Gorzkowski podjęli decyzję o rozpoczęciu walki. Rozpoczęli przygotowania, wysłali rozkazy. 18 lutego do Krakowa wkroczył niewielki oddziałek austriacki. W nocy, z 20 na 21 lutego, grupy spiskowców ostrzelały Austriaków w centrum Krakowa. Nie udało się wówczas opanować miasta. Jednak 22 lutego, dowodzący wojskami austriackimi, liczącymi w Krakowie, 1820 żołnierz, generał Ludwik Kolnin opuścił miasto. Wraz z nim wyjechali trzej rezydenci mocac rozbiorowych. Prastara stolica Polski była wolna. Natychmiast ukonstytuował się rząd narodowy Skład Jantysowski, Ludwik Gorzkowski i dołączony do tego grona ziemianin z Królestwa Polskiego, mający reprezentować zabór rosyjski Aleksander Grzegorzewski. Pierwszym krokiem nowo utworzonego rządu było wydanie manifestu rządu narodowego Rzeczpospolitej Polskiej do Narodu Polskiego. To jeden z ważniejszych dokumentów ideowych XIX wieku. Dokument, który był odtwarzanym z pamięci dokumentem napisanym przez uwięzionego przez Prusaków. Karola Libelta przeszedł do historii polskiej myśli politycznej, polskiej myśli demokratycznej. Zacytuję obszerne fragmenty. Polacy, kwiat naszej młodzieży gnije w więzieniach. Starcy to wspierali nas radą, oddani bez cześci. Księża, obrani z wszelkiej powagi. Cołem każdy, kto czynem a myślą tylko pragnął żyć, umierać dla Polski, jest zniszczony albo gnije w więzieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. Dalej czytamy. Wywalczymy sobie skład społeczeństwa, w którym każdy według zasług i zdolności, z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca. W którym każdy Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich któremu pośledzony na ciele lub duszy znajdzie bez upokorzenia niechybną pomoc całego społeczeństwa. Czytamy dalej. Polacy, nie znamy odtąd między sobą żadnej różnicy. Jesteśmy odtąd braćmi, synami jednej matki ojczyzny, jednego ojca Boga na niebie. Jego wezwijmy na pomoc. On błogosławie orężowi naszemu i da nam zwycięstwo. Ale aby wysłuchać głosów naszych. Nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem. Nie plańmy poświęconej broni samowolnością lub morderstwami bezbronnych, różnowierców i cudzoziemców. Bo nie z ludźmi, ale z ciemierzcami naszymi bój prowadzimy. O czym mówił ten dokument? O czym mówią te cytowane fragmenty? Otóż zapowiadają zniesienie nierówności stanowych, czyli resztek feudalizmu, czyli równość wszystkich wobec prawa, zniesienie pańszczyzny bez odszkodowania obowiązków feudalnych. Chłopi uzyskują użytkowaną ziemię na własność. Bez rolni, za udział w powstaniu, uzyskają ziemię z dóbr narodowych. Dokument zapowiadał również opiekę społeczną dla ubogich. 24 lutego przybywa do Krakowa Edward Dębowski. Zostaje sekretarzem Tysowskiego, a tak naprawdę to on staje się tą najbardziej dynamiczną osobą która kieruje powstaniem krakowskim. Tego samego dnia Tysowski, skonfliktowany z Gorzkowskim, odsunął go od władzy i ogłosił się dyktatorem. Edward Dębowski się dowiaduje, że do Krakowa zbliżają się podburzeni przez Austriaków chłopi. Powstanawia do nich wyjść, zaapelować o zgodę, przekonać ich do przejścia na swoją stronę. Edward Dembowski był ateistą, był materialistą. Ale zdawał sobie sprawę z tego, że chłopi są religijni, że dla chłopów religia jest bardzo ważnym punktem odniesienia. Dlatego 27 lutego organizuje procesję z krzyżem, chorągwiami kościelnymi na spotkanie chłopów. Kiedy Dębowski na czele procesji dotarł do Podgórza, napotkał austriackich żołnierzy, generała Ludwika Kolina. Armia austriacka oddała kilka salw do tłumu. Ginie Edward Dębowski. Dochodzi do masakry. Śmierć Boskiego załamała w dużej mierze morale przywódców powstania krakowskiego. Austriacy nie wkroczyli do miasta. 1 marca zażądali kapitulacji Krakowa w ciągu 48 godzin. 3 marca Tysowski opuścił Kraków i na czele żołnierzy, którzy zostali sformowani w Krakowie. Udał się w kierunku granicy z Prusami. 4 marca. Do Krakowa wkroczyły wojska austriackie i rosyjskie. Powstanie dobiegło końca. 6 listopada tego roku zlikwidowano Rzeczpospolitą Krakowską, a Kraków został włączony bezpośrednio do zaboru austriackiego. O kulisach rabacji galicyjskiej, tak pisał Marian Kukiel. Poruszenie chłopów przeciwko dworom. Od dawna było po cichu przygotowywane pod pretekstem słabej obrony, za pośrednictwem komisarzy, agentów policyjnych i zaufanych niższych funkcjonariuszy i urlopowanych w tym celu szeregowych. Zawczasu musiał być też nawiązany kontakt z Jakubem Szelą, który, zacięcie prawując się z właścicielem przez lata całe w interesie swojej gminy, jako pełnomocnik, znany był urzędom i miał potężny wpływ na chłopu. Między nim a starostą Tarnostki, którym był wówczas. Józef Brain von Wallerstern stanął rodzaj sojuszu, niebawem przypieczętowanego krwią. Gdy 18 lutego zaczęły napływać do Brainla delegację gmin z wiadomością, że panowie każą iść do powstania latarnów, ogłaszając zniesienie pańszczyzny, a bezrolnym, co pójdą, obiecują ziemię, stary osta wydał, jak sam stwierdza, instrukcję co do kontrakcji. Pouczył co do prawa samoobrony. Wypłacił zasiłki pieniężne. A według świadectwa oficera austriackiego, posłani wtedy podoficerowie i urlopnicy otrzymali wskazówki, z kim należy się rozprawić i kogo zgładzić. Tak więc jak widzimy, wszystko było z premedytacją przygotowane. Dlaczego to się udało? Dlaczego chłopi poszli za austriackimi urzędnikami, a nie poszli za szlachtą polską, która obiecywała im zniesienie pańszczyzny, równość? Odpowiedź jest tragicznie prosta. Bo nienawidzili szlachty. Bo lata poniżenia, lata krzywdy zbudowało olbrzymie murnie chęci, nieufności, nienawiści. I ta nienawiść eksplodowała wówczas, umiejętnie podburzona przez Austriaków. Chłopi nienawidzili szlachty, chłopi nie ufali szlachcie. Chłopi często byli analfabetami. Ich horyzonty intelektualne były bardzo niskie. Łatwo przyszło tych chłopów podburzyć przeciwko szlachcie. Łatwo było tym chłopom mówić, że oto szlachta robi powstanie przeciwko nim, że oto gdzieś tam dobry cesarz w Wiedniu chciałby ich uwłaszyć. Ale niedobrzy polscy panowie się przeciwko temu buntują. I teraz chłopi muszą pomóc dobremu cesarzowi, aby mógł chłopom nieba przychylić. Wydaje nam się to naiwne? Być może. Ale dla ówczesnych chłopów, przygniecionych Trudami życia do ziemi z olbrzymim poczuciem poniżenia i krzywdy. Tego typu argumenty się podobały. Tego typu argumentacja trafiała na dobry grunt. Dochodzi do wydarzeń, o których mówiłem na przykładzie powstania Tarnowskiego. Udzwojeni chłopi występują przeciwko powstańcom, rozbrajają ich dostarczają Austriakom, następnie dochodzi do fali pogromu w Galicji. Chłopi napadają na dwory, rabują, mordują szlachtę. Jak pisze historyk Marian Zgórniak, rabacja galicyjska oprócz cyrkułu tarnowskiego objęła cyrkuły jasielski, nowosądecki, sanocki, Czężeszowskiego i wadowickiego. To są te cyrkuły, gdzie dochodziło właśnie do tych powstańczych poruszeń. To jest ciekawe, że tam, gdzie nie było prób powstańczych, tam również często nie zaistniała rabacja galicyjska. Oblicza się, że wówczas dokonano pogromów 430 dworów. Bardzo często podczas tych pogromów mordowano mieszkających tam ziemian wraz z rodzinami. Bardzo często ci mordowani ziemianie to byli ci, którzy chcieli chłopów uwłaszczyć. Ci, którzy organizowali powstańczy zryw. Stefan Kieniewicz, wybitny polski historyk, autor pracy ruch chłopski w Galicji w 1836 roku oszacował liczbę ofiar rabacji galicyjskiej na 1070 osób. Niektóre przekazy źródłowe z XIX wieku piszą o dwóch tysiącach pomordowanych wówczas Polaków. Aresztowania objęły wówczas około 3000 ludzi. Jak trafnie zauważył Marian Zgórniak cytuję, tak więc ruch chłopski zamiast przeciwko zaborcom, na co liczyli organizatorzy powstania, skierował się przeciwko dworom i samym powstańcom. Agitacja rewolucyjna misariuszy w jakim stopniu również przyspieszyła rewolucję społeczną, którą chłopi zrozumieli jako konieczność rozpełania się z Panami, co umiejętnie wykorzystała administracja austriacka. Co charakterystyczne, Austriacy cynicznie wykorzystali chłop. Kiedy chłopi przerazili szlachtę, kiedy chłopi spowodowali, że już nikt w Galicji nie chciał żadnego powstania, zagnano chłopów w Galicji z powrotem do odrabiania pańszczyzny. Na próżno Szelad domagał się zniesienia pańszczyzny. Najpierw został internowany w Tarnowie, potem go odznaczono, obdarzono folwarczkiem na Bukowinie. Gminy, które wzięły udział w rabat, otrzymały w nagrodę mnóstwo medali za wierność cesarzowi. Ale sytuacja chłopów. Nie uległa żadnej radykalnej zmianie. Chłopi zostali cynicznie wykorzystani przez Austriaków do stłumienia niepodległościowych dążeń Polaków. I na koniec o znaczeniu tych wszystkich tragicznych wydarzeń, o których była mowa na dzisiejszej lekcji historii. Pierwszy skutek bardzo ważny i istotny likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej. Ostatni skrawek. Polski na mapie Europy, taka niewielka polska państwowość. Owszem, zależna od zaborców, ale jednak obdarzona jakąś tam formą autonomii. Kraków zostaje włączony do Galicji pomimo protestów w Francji i Wielkiej Brytanii. Drugi skutek grabacji galicyjskiej? To są te tysiące ofiar. Tysiące ofiar. Rabacji galicyjskiej to są ci pomordowani przez chłopów, to są ci wydani przez chłopów Austriakom, ale to są również ci, którzy brali udział w tych próbach powstańczych, czy przygotowaniach do powstania, którzy zapłacili za to więzieniem z tyłką, a czasami, jak niektórzy przywódcy niedoszłego powstania w Zaworze rosyjskim czy austriackim, zapłacili za to własnym życiem. Kolejny skutek tych wydarzeń to utrata autorytetu emigracji. W kraju pojawia się powszechne przekonanie, że nie można w ręce emigrantów składać losów kraju. Skompromitowało się TDP, bo to przecież TDP opracowało plany tego powstania. To przecież TDP samodzielnie podjęło decyzję jego wybuchu, a potem nie potrafiło tego powstania zlikwidować. Ale dla wielu skompromitowało się również Adam Jerzy Czartoryski, który... Popar to powstanie. On był przeciwko wybuchowi walki, ale uznał, że skoro walka się rozpoczyna, to szlachta nie może stać z boku to trzeba się do tego powstania przyłączyć. W oczach wielu to kompromitowało Adama Jerzego Czartoryskiego. Zaczyna się taki moment w dziejach kraju, kiedy zaczyna dominować polityka regionalna, kiedy nie ma takich przywódców, którzy by ogarniali sprawy całości ziem polskich. Ludzie w zaborze pruskim, w zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim, myślą kategoriami swojej dzielnicy. Przestają się już oglądać na to, co się dzieje w Paryżu. Zdaniem wielu to nieudane powstanie kończy okres wielkiej emigracji. Kończy ten okres, kiedy ludzie w kraju byli wpatrzeni, byli zasłuchani w to, co powiedzą Polacy z emigracji, Polacy z Paryżem. Kolejny skutek tych wydarzeń, to jest kompromitacja ruchów radykalnych. To jest kompromitacja tych haseł, które głosił na przykład Henryk Kamieński, czy Gromady Ludu Polskiego, że oto wystarczy poruszyć masy ludowe i te masy ludowe wytną szlachtę, wytną zaborców, wywalczą wolną Polskę. Okazało się, że można podburzyć te masy ludowe, ale niekoniecznie do walki o wolną Polskę. Że rewolucja socjalna której można się dopatrywać w rabacji galicyjskiej, nie przyniosła żadnych korzyści z niepodległości polskiej, a została wręcz wykorzystana przeciwko tej sprawie niepodległości polskiej. Rabacja galicyjska skompromitowała programy radykalne, rabacja galicyjska pokazała, jak naiwną była wiara w to, że tych ubogich, niepiśmiennych chłopów wystarczy podburzyć, aby wywalczyć wolną Polskę. Rabacja Galicyjska uzmysłowiła wszystkim, którzy część opatrzyli na sytuację, jak wielkim problemem jest brak świadomości narodowej u chłopu, jak wielkim zadaniem jest teraz obudzić tą świadomość narodową na wsi, tak aby polski chłop, tak aby polski rolnik czuł się Polakiem, aby się utożsamiał ze sprawą niepodległości Polski. Czy można w tych wydarzeniach dopatrywać się jakichś elementów pozytywnych? Historyk, Marian Zgórniak, próbował takie znaleźć. I na koniec jego opinia. Cytuję. Powstanie krakowskie trwało tylko kilka dni. I w sytuacji antyszachackiego buntu chłopów w Galicji oraz wcześniejszych aresztowań przywódców, spisku ogólnokrajowego, nie miało najmniejszych nawet szans powodzenia. Niemniej Odbiło się szerokim echem, w dojrzewającej już wówczas do rewolucji Europie i było przez wielu polityków, pisarzy i publicystów, uważane za pierwszy zwiastun i zapowiedź wiosny ludu.